Siemanko, z tej strony Kura Workout. Dzisiaj trening rozruchowy z tą oto kamizeleczką. Mam tutaj 12 kg. Długo nie ćwiczyłem, był okres taki odpoczynku dla mnie, regeneracji. Też sporo obowiązków, więc tych treningów, jednostek treningowych jest sporo, sporo mniej. Dzisiaj klepię sobie z kamizelką piramidkę, czyli będziemy zwiększać powtórzenia w 4 ćwiczeniach. Będą to pociągnięcia, dipy, pompki oraz przysiady. Z tego względu, że za kilka dni będę nagrywał odcinek z WK na siłowni, więc tam będą ciężary, dlatego chcę pobudzić swoje ciało. Nie jestem w trybie tym takim treningowym, systematycznych treningów, więc ta siła wytrzymałość jest słabsza. A tym dzisiejszym treningiem mam na celu właśnie obudzenie tego organizmu, pobudzenie układu nerwowego, tak żeby był w miarę przygotowany na maksy na siłowni, czyli to, na co tak długo czekaliście. A więc zaczynamy. Zobaczcie, mam tutaj rozpisane 4 ćwiczenia: podciągnięcia, dipy, przysiady, pompki. Będę robił te ćwiczenia w tej kolejności. Zaczynamy od jednego podciągnięcia, potem robimy 2 dipy, potem robimy 3 przysiady i 3 pompki. W kolejnej serii mamy 2 podciągnięcia, 4 dipy, 6 przysiadów i 6 pompek. Czyli tu zwiększamy o 1, tu zwiększamy o 2. I w tych 2 ćwiczeniach przysiady i pompki zwiększamy o 3 powtórzenia. Czyli robimy sobie taką piramidkę, idziemy w górę, zobaczymy dokąd dojdę. I jeżeli chodzi o odpoczynki, po tych 4 ćwiczeniach mamy 10 sekund przerwy. Po tych 4 ćwiczeniach, czyli już gdy mamy 2 podciągnięcia, mamy 20 sekund przerwy. I potem jak wchodzimy na 3 podciągnięcia, tu mamy 6 dipów, tu mamy 9, to mamy 30 sekund, czyli przerwy to jest po prostu liczba podciągnięć razy 10 w sekundach. 1 razy 10, 10, 2 razy 10, 20, 3 razy 10, 30 sekund. I lecimy sobie tak do góry. Zobaczymy, na co mnie stać, zobaczymy, do ilu dojdziemy. Takiej piramidki jeszcze nie robiłem, zazwyczaj robiłem piramidkę składającą się z 2 ćwiczeń, podciągnięcia i dipy. A teraz robię to z 4 ćwiczeń i zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że się spompuje. Potrzebuję tego treningu, bo tak jak mówiłem, mało ćwiczę, więc tak naprawdę moje ciało jest zamulone, mam słabe samopoczucie, ciągle jakieś takie stany bardziej smutnego humoru, nieznośnego, tym bardziej, że jeszcze dużo obowiązków, bardzo dużo podopiecznych, bardzo mocno sklep się rozbujał, mamy nowy rok, więc dużo się dzieje do tego urządzania mieszkania, co jest masakrą, ale na pewno się to wynagrodzi i na pewno się to też odbije super na kanale YouTube, gdzie będę miał swobodę, gdzie będę mógł nagrywać dla Was poradniki z domu, filmiki, Q&A, tego jak się odżywiam, vlogi z całego dnia. Będzie fajnie na pewno, a teraz koniec gadania, bierzemy się do pracy. Aha, jeszcze bym zapomniał, postanowiłem, że jak będą troszeczkę dłuższe przerwy w ramach, gdy pójdę dalej w tej piramidce, to po prostu, żeby nie stać bezczynnie i żeby nie nagrywać tego jak stoję, to pogadam coś do Was i będą to odpowiedzi na Wasze pytania. Zrobiłem sobie taką ankietę na Instagramie, na Instastory, dużo pytań mi zadaliście, na YouTubie również, więc poodpowiadam Wam tutaj w przerwach troszeczkę na Wasze pytania i przy okazji zapraszam na sklep kurawer.pl, znajdziecie tam odzież dedykowaną street workout, kalistenice oraz sprzęt treningowy. Drążki za około 2 tygodnie powinny być już na sklepie, więc bądźcie czujni, będą to kozackie drążki, naprawdę dopisuję je w każdym calu. Jedziemy. Z kamizelką może być lekki problem, bo nie ma jednej sprzączki tej, ale mam nadzieję, że nie będzie się nam rozwalała podczas treningu. Jedno pociągnięcie, 2 dipy. Serii zrobimy troszeczkę więcej w takim razie. 40 sekunda, mamy odpoczynek do 50, czyli w sumie już zaczynamy. 2 podciągnięcia. Na razie jeszcze
trochę brakuje czasu, żeby dłużej pogadać, odpowiedzieć na pytania, więc to troszeczkę później zrobimy. Trzy pociągnięcia, 6 dipów, 9 przysiadów, 9 pompek. Dobry w pompkach, więc tu może być dosyć ciężko. Do 3:30 odpoczywam. 30 sekund przerwy. Sobie przygotuję szpytanka. Jak poprawić swoją wydolność i wytrzymałość? Idealnie pasuje do tego filmiku takim treningiem piramidkowym czy drabinkowym. Możecie polepszyć swoją wydolność. Jeżeli jesteście na odpowiednim poziomie, oczywiście osoba początkująca, bez sensu jej robić, bo jeżeli pociąga się 3 razy, no to nie zrobi wiadomo na tym całego treningu. Jedziemy dalej. 4. Czyli do 5:25 odpoczynek. Mamy jeszcze 30 sekund. Kolejne pytanie. Czy skoro skończyłeś karierę we freestyle'u, to czy masz zamiar brać udział w jakichś innych zawodach? Na ten moment nie mam zamiaru brać udziału w innych zawodach i prawdopodobnie nie będę brał. Ewentualnie wystąpię jeszcze kiedyś we freestyle'u, po prostu tak dla fanu, tak żebyście sobie zobaczyli, co jeszcze potrafię i żeby poczuć tą atmosferkę. 8 sekund i lecimy 5 pociągnięć. Powiem wam, że pociągnięcia easy, najgorzej będzie z pompkami. Teraz przy pompkach już było bardzo ciężko. Wydolnościowo też, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na tlen, ten trening dojeżdża mocno. Kolejne pytanie, kiedy zrobisz live'a na IG albo na YouTubie? Takie live'y myślę będą w miarę systematycznie wpadać. Jak będę miał już swoje mieszkanie, tam na spokojnie, na luzaku, będziemy sobie rozmawiać. Ale zadyszka. Dobrze, dobrze. W końcu się obudzę. Taki trening jest idealny, jeżeli ktoś czuję się źle, po prostu jest smutny, czuję się taki, że zapyziały, że tak powiem, że nic nie robi. To taki trening wydolnościowy, spora liczba powtórzeń, w miarę krótkie przerwy, intensywny trening. Coś wspaniałego, super satysfakcja po treningu. Jedziemy. 6 pociągnięć, 12 dipów. Thank you.
musieliśmy z Kingą zrobić cięcie, bo niestety kamera się zapchała. Oszukałem to trochę, 30 sekund dłużej odpoczywam, więc jadę już serią. Niestety szybciej nie dałem rady tak zrobić. 7 podciągnięć, 8 podciągnięć. Koniec challenge, 24 pompki. Zobaczymy czas jeszcze. Myślałem, że zrobię więcej, szczerze mówiąc. Pozwólcie, że sobie usiądę. Myślałem, że dojdę do gdzieś tak 10 pociągnięć, 20 dipów. Na 8 się skończyło. Nie jest to wynik super. Nie jestem super w tego typu treningach, ale wiem, że takie treningi są wymagające. Dlatego szanuję wszystkie osoby, co ćwiczą bazę. Naprawdę ciężko, bo to są najcięższe treningi. Zbiera na wymioty, tym bardziej, że ktoś nie jest przyzwyczajony do takich tlenowych wysiłków, beztlenowych wysiłków w sumie, wydolnościowych. No i co? Za chwilę jeszcze, jak odpocznę sobie, żeby lepiej do Was mówić, odpowiem na jeszcze kilka pytań. Będziemy kończyć odcinek. No i mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki za moje maksy na siłowni i że będziecie oglądać. W sobotę powinien być filmik na kanale. Chwilę odpoczynku i jedziemy z pytaniami. Nie pamiętam już, jaki tam dokładnie był czas, jak Wam pokazywałem. Coś w granicach chyba 11 minut 40 sekund, o ile się nie mylę. Udało mi się zrobić 36 pociągnięć, 72 dipy, 108 przysiadów i 108 pompek. Nie jest to wynik znakomity, ale wydaje mi się, że jest całkiem ok i na pewno fajnie się rozruszałem. Mam nadzieję, że będę przygotowany, chociaż w małym stopniu, na to, co będzie się działo w piątek, bo w piątek będziemy nagrywać z chłopakami i to, co pojawi się w sobotę na kanale. Dobra, pozwólcie sobie, że będę sobie tutaj dalej siedział i odpowiemy sobie na kolejne pytania. Kto był dla Ciebie największym motywatorem? Gdy zaczynałem swoje treningi, ćwiczyłem z Albertem w piwnicy, te moje pierwsze treningi na YouTubie, tak naprawdę nie miałem jakiejś takiej jednej typowej motywacji. Po prostu miałem zajawkę, ćwiczyłem sobie stale na rękach, podobało mi się to, robiłem to systematycznie, motywowaliśmy się wzajemnie z Albertem. Później wszedł już troszeczkę street workout, Hannibala zacząłem oglądać i on gdzieś tam był moją motywacją, Hannibal for King, wpiszcie sobie w YouTube. A później już różni zawodnicy ze świata street workout, m.in. Anton Abbasow, Dmitry Kuznetsov, czy chociażby Nick. Kolejne pytanie, lecimy. A jeżeli chodzi o aktualną motywację, no to największą motywacją jest teraz chęć rozwoju, możliwości rozwoju, jakie niosą ze sobą treningi, to, że się udzielam w social mediach, to, że obserwuje mnie aż tak dużo osób, czyli Wy w tej chwili, co mnie oglądacie, to mnie mega motywuje, bo wiem, że mam na kogo działać, wiem, że mogę komuś pomóc, no i wiem, że te osoby są zadowolone z mojej pomocy, że zmieniam ich życie na lepsze.
Czy też czasami masz dni załamki? Mam takie dni oczywiście, chociażby wczoraj, chociażby dzisiaj. Tak jak mówiłem, no ten okres ostatni jest bardzo napięty, bardzo mało treningów robię i wydaje mi się, że to mnie burzy najbardziej, z tego względu, że byłem przyzwyczajony do tego, że ćwiczyłem bardzo dużo i jakby uwalniałem się podczas tych treningów ze wszystkich złych emocji. Teraz na te treningi troszeczkę mniej czasu mam, szczerze mówiąc, tym bardziej, że zwiększyłem aktywność na YouTubie, urządzam mieszkanie, no i tak jak mówiłem, nowy rok, bardzo dużo podopiecznych, bardzo dużo nowych rzeczy ogarniam na sklep, a to zajmuje naprawdę sporo czasu, ale wydaje mi się, że za 2-3 miesiące się z tego wszystkiego uwolnię i już będzie tylko lepiej. Co jeszcze chciałbyś osiągnąć, czy pod względem na YouTube, czy pod względem treningowym? Na YouTube oczywiście to, co do tej pory tak naprawdę, tak? Robić materiały, robić coraz lepszej jakości materiały i tak jak mówiłem, jak będzie już mieszkanie, na pewno tych materiałów będzie więcej i będą to troszeczkę inne materiały, bardziej na luzaku, ze większą swobodą. No i na pewno będzie bardzo fajnie, będę bardzo dobrze się rozwijał wtedy. A pod względem treningowym poprawić klatkę, poprawić nogi, zrobić siebie zawodnika uniwersalnego, czyli że będę potrafił coś we freestylu, będę potrafił w wytrzymałości, będę potrafił w sile i będę również ogólnie sprawny, czyli będę się poprawić rozciągnięcie, mobilność i chociażby salta, których uczę się od niedawna i które też powoli zaczynają mi wychodzić. Kolejne pytanie, gdyby nie street workout i to, co osiągnąłeś teraz, to co byś robił? Szczerze mówiąc, ciężko mi określić, co bym robił. Na pewno byłbym takim zwyczajnym człowiekiem, który po prostu pójdzie do pracy. Może, no pewnie bym pracował, jeżeli bym poszedł na studia, to gdzieś tam jakaś dorywcza praca by była. Po studiach pewnie gdzieś tam jakaś praca, nie wiadomo czy w zawodzie, bo ciężko to z tym u nas w kraju, ale być może tak. Ogólnie wcześniej byłem w technikum informatycznym, więc chciałbym prawdopodobnie iść dalej w tym kierunku, bo czułem się w tym dosyć dobrze, no ale życie potoczyło się inaczej, na studia nie poszedłem, maturę sobie tylko zdałem, no i mam swój biznes, mam swoją firmę i rozwijam się bardzo prężnie, fajne są zarobki i tak naprawdę liczę tylko na siebie, wszystko zależy ode mnie. Jak wspominasz swoje początki ze street workout? Te początki wspominam bardzo fajnie. Wtedy był bardzo luźny, bardzo było luźne życie tak naprawdę, bo ćwiczyłem i chodziłem tylko do szkoły, to mnie interesowało. Przychodziłem ze szkoły, jadłem, potem się spać na 50 minut, leciałem sobie na trening. No i wtedy ćwiczyło się fajnie, był bardzo szybki progres przede wszystkim, czyli uczyło się szybko tych elementów. Dlatego jeżeli zbudujecie bazę, to te początkowe elementy bardzo szybko będą przychodziły. Potem oczywiście czym jesteśmy dalej, czym wchodzimy na cięższy level, no tym te elementy nam ciężej przychodzą. Dłużej musimy pracować, żeby się nauczyć jakichś tych topowych elementów. Jakie były twoje początki, kiedy były efekty i co cię motywowało? Z motywacją już odpowiedziałem. Motywowały mnie też oczywiście postępy, czyli to jak uczyłem się tych elementów. No i gdzieś tam zmiany sylwetkowe, nie ukrywam, że też były dla mnie przyjemne. Chociaż przez pierwsze pół roku albo rok to mało co się zmieniało, bo ta masa opornie szła. Dopiero gdzieś tam po 8 miesiącach, po roku właśnie ta masa zaczęła iść troszeczkę szybciej i faktycznie wtedy już szedłem tylko do przodu. Moje początki były głupie, bo nie rozgrzewałem się, ćwiczyłem tylko stanie na rękach, nie ćwiczyłem innych rzeczy, więc no była to zabawa po prostu i było przyjemnie, nie powiem, że nie. Było i śmiesznie i się motywowaliśmy bardzo fajnie z Albertem i po prostu szliśmy do przodu, odcięliśmy się od złego towarzystwa. Czy wymiotowałeś kiedyś na treningu z wysiłku? Ostatnio wymiotowałem właśnie po takim treningu wydolnościowym i kiedyś jeszcze około pół roku albo rok temu też wymiotowałem, bo do treningów wydolnościowych trzeba naprawdę się wytrenować. Nie można od razu rzucać się na głęboką wodę, robić bardzo krótkie odpoczynki, bo po prostu się zajedziecie, no i będą właśnie te wymioty, bo wasze ciało będzie tak reagowało, będzie po prostu w wielkim szoku. Jak wyuczyć się głupiego nawyku robienia muscle upa na jedną rękę? Mam poradnik do muscle upa na moim kanale YouTube, więc możesz sobie sprawdzić. Przede wszystkim nie robić na razie tego muscle upa na jedną rękę, tylko ćwiczyć wysokie podciągnięcia, ćwiczyć technikę przerzucania łokci na górę, obkręcania. Możemy to robić na niższym drążku, wybijając się nogami z ziemi. Jeżeli poprawisz podciągnięcie, będzie ono wyższe, bardziej eksplozywne. Jeżeli zgrasz to z ruchem nóg i jeżeli nauczysz się przekładać właśnie łokcie dynamicznie, szybko, w odpowiednim momencie, to będziesz robił muscle upa na obie ręce. Ile wycisnąłbyś na klatę? Kolejne pytanie. Tutaj z YouTube, bo wcześniej czytałem z Instagrama. Szczerze mówiąc nie wiem, wydaje mi się, że koło stówki, może w połatach 110. Nie byłem na siłowni od chyba 15 albo 16 roku życia, więc no to jest mega duży okres czasu, a ogólnie na siłowni może byłem w swoim życiu z 7-10 razy, więc techniki zero. Zobaczymy jak to pójdzie, w sobotę prawdopodobnie będzie filmik na kanale z moich maksów na siłowni.
Czy od robienia samych pompek można rozbudować klatkę? Wydaje mi się, że można, na pewno można. Tym bardziej, że możemy sobie tak naprawdę pompki utrudniać, robić diamentowe, robić szerokie, robić z nogami na podwyższeniu. Więc tą klatkę pod różnymi kątami możemy zaatakować. Dodatkowo można sobie dołożyć też ciężar, żeby właśnie te pompki ciężej nam się wykonywało, dać taki dodatkowy bodziec. I wydaje mi się, że można do tego dodać jeszcze dipy. Zawsze dziwią mnie pytania właśnie, gdy ludzie pytają, czy dwoma ćwiczeniami, czy jednym można zrobić sobie sylwetkę. A po co robić dwoma, czy jednym? Przecież mamy tak dużo ćwiczeń, że tak naprawdę najlepiej jest nam łączyć, zmieniać te ćwiczenia, udoskonalać, żeby to ciało się rozwijało. Nie tylko sylwetka, ale i siła, wytrzymałość. Kolejne pytanie, co robisz, żeby nie bolały ci odciski? Szczerze mówiąc, nic nie robię. Na początku faktycznie może troszeczkę mi one przeszkadzały, ale gdy człowiek ćwiczy, później te odciski stają się twardsze. Sporo osób wiem, że wycina sobie te odciski jakimś tam nożykiem lub obciążem do paznokci, potem jeszcze pumeksem sobie to dociera, żeby było dosyć gładkie, no i sobie dalej ćwiczą. Ja osobiście nic nie robię z odciskami, po prostu ćwiczę. Jeżeli chodzi o dynamikę, jeżeli czuję, że już powoli ta skóra czy odcisk będzie się zrywał, odpuszczam. Kolejny dzień robię tylko statykę, żeby te odciski nie były narażane. I tak to wygląda u mnie. Nie dbam specjalnie jakoś o ręce pod względem odcisków. Jak wspominasz czasy, kiedy jeszcze chodziłeś do szkoły? Ostatnio właśnie sobie wspominałem, jak to było. Miałem dosyć spoko osoby w klasie, było zawsze śmiesznie, oprócz tego, że no czasami wiadomo, trzeba było się pouczyć i tak dalej. Ale jak to bywa w szkole, jest dużo zabawy, dużo śmiesznych gadek, więc ogólnie było spoko. No i też fajnie mi się ćwiczyło w tamtym okresie. Teraz z drugiej strony, jak już jestem, można powiedzieć, bardziej taki dorosły, mam swoją firmę, zarabiam dosyć fajne pieniądze, no to jest spoko z tego względu, że właśnie mogę sam się utrzymać, mogę sobie pozwolić na wiele rzeczy dzięki Wam, między innymi dlatego dziękuję Wam z całego serca, ale z drugiej strony mam też bardzo, bardzo dużo na głowie, co mnie mega obciąża, mega męczy, no i właśnie z tego powodu chociażby nie mogę ćwiczyć, więc tak naprawdę w tym momencie jestem średnio szczęśliwy, ale wiem, że muszę robić to, co robię w tej chwili, żeby później w życiu mi było lżej, dlatego muszę ciężko pracować, a z czasem wszystko to się unormuje i będę właśnie walczył o to, żeby mi było dosyć łatwo, a żeby było ogólnie w życiu wszystko ułożone. Po ilu miesiącach treningów potrafiłeś zrobić plancha? To już kilka razy pytanie się powtarzało. Jeżeli chodzi o mojego plancha, mniej więcej wydaje mi się gdzieś tak po 8 miesiącach zaczynałem ćwiczyć straddle plancha i zajęło mi nauczenie się po tych 8 miesiącach straddle plancha jeszcze 5-6 miesięcy, a potem żeby ze straddla do fulla przejść, czyli złączyć nogi, zajęło mi około 3-4 miesiące, więc można powiedzieć, że po 8 miesiącach, 10 miesiącach bazy i innych elementów nauczenie się full planczy zajęło mi kolejne 10 miesięcy. Jeżeli chodzi o ten odcinek i odpowiedzi na ten odcinek, to już będzie koniec. Nie chcę dalej przedłużyć, bo i tak pewnie wyszło sporo, jeżeli chodzi o ten odcinek czasowo. Kolejne pytania, kolejne odpowiedzi będą w jakichś tam innych odcinkach w przyszłości. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Mam nadzieję, że część z Was spróbuje sobie zrobić taką piramidkę. Naprawdę pompa jest masakryczna. Niekoniecznie musicie robić ją z obciążeniem, tak jak ja tutaj robiłem z 12-kilogramową kamizelką. Możecie robić po prostu bez, albo po prostu zmienić sobie ćwiczenia, ale warto sobie dodać 4 ćwiczenia i sprawdzić, jaki to jest zajazd. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, kto jeszcze tego nie zrobił, zapraszam osoby, które są zainteresowane planami treningowymi, treningami domowymi, dietami, masa redukcja. Piszcie do mnie na fanpage Kura Workout, ewentualnie na maila kurahenstedt@gmail.com. Zapraszam jeszcze raz na sklep kurawer.pl, znajdziecie tam odzież dedykowaną kalistenice oraz sprzęt treningowy, którego potrzebujecie, gdy chociażby ćwiczycie sobie w domu. Mam nadzieję, że się podobało. Na dzisiaj to koniec i widzimy się w sobotę. Mam nadzieję. Siema.